Jeden z moich widzów zadał mi pytanie w komentarzach pod jednym z moich filmów, co bym polecił osobie, która szuka kariery. Na początku zastanawiałem się, czy to pytanie jest w ogóle na poważnie, ponieważ ten komentarz został umieszczony pod jednym z moich prześmiewczych filmików, ale okazało się, że tak, że to jest jak najbardziej poważne pytanie, więc postaram się kilka słów na ten temat opowiedzieć. Trzeba by przede wszystkim się zastanowić, co to jest kariera. Jakie są pierwsze skojarzenia? Kariera. Jeżeli się myśli o człowieku, który zrobił karierę, to co? Co ten człowiek osiągnął? Tu przychodzą do głowy takie skojarzenia jak sukces, pieniądze, sława. No właśnie pytanie, czym jest sukces? I ja tutaj, zanim przejdę do dalszych rozważań, to proponuję taki test, wejściówkę. Więc bardzo proszę wymienić z całego świata i z Polski 10 współczesnych osób z następujących dziedzin aktywnych, powiedzmy teraz albo w przeciągu ostatnich 10 lat. Więc proszę bardzo, proszę wymienić 10 aktorów, ich charakterystyczne role i scharakteryzować jakoś tak szybko jednym zdaniem na przykład filmy, w jakich oni wystąpili. Nie będzie problemu, prawda? Pytanie drugie. 10 muzyków. Utwory. Mogą być muzycy, mogą być grupy, mogą być zespoły muzyczne. Nie ma problemu. Do tego ich utwory i gatunek muzyczny, w jakim tworzą te osoby. Nie będzie problemu, prawda? Jedziemy dalej. 10 sportowców. Sport, jakimi się zajmują i osiągnięcia. Ja tutaj pewnie miałbym problem, ale myślę, że większość osób problemu nie będzie miała. Zawsze na koniec wiadomości jest specjalny dział, tak jak w dzienniku, to się kiedyś dziennik telewizyjny nazywał, poświęcony tylko i wyłącznie sportowi. Są kanały filmowe poświęcone tylko i wyłącznie tej tematyce. I mimo wszystko jest to dosyć popularne, ludzie coś na ten temat wiedzą. No to wytaczam teraz w punkcie czwartym najcięższą artylerię. Proszę mi wymienić 10 architektów polskich i światowych, ich dzieła i krótko omówić styl, w jakim tworzą, albo tematy, jakimi się zajmują i omówić ich osiągnięcia. I wydaje mi się, że tutaj przeciętny widz miałby problem, bo tak naprawdę z ręką na sercu, kto coś w ogóle wie na ten temat? I ja się tu może ze wstydem jakimś przyznam, że nawet ja miałbym w tym momencie tak z marszu pewnie problemy, gdybym chciał tak zupełnie szczerze na ten temat odpowiedzieć, ponieważ ja tego tematu od wielu lat nie śledzę, sam będąc architektem. Ja się po prostu nie zajmuję architekturą, tak jak kiedyś był producent cukru w cukrze badany w jednej z polskich komedii, niejakiego Barei. Tak samo jak mówi się, że się pije alkohol, ale tego alkoholu tam oczywiście w całym napoju za dużo nie ma. Tak samo w tym, co ja się zajmuję, to architektury jest naprawdę bardzo niewiele. Ja głównie ostatnio zajmuję się papierologią i tworzę dokumentację oraz różne jakieś rysunki techniczne, ale architektury takiej naprawdę to tam nie ma. Ja jestem takim trochę rzemieślnikiem, wyrobnikiem. A przecież wszyscy jesteśmy otoczeni budynkami. Wszystkie te budynki były projektowane przez architektów. Tylko właśnie sęk w tym, że to nie jest architektura, tylko budownictwo. A w Polsce tak się złożyło, że generalnie budownictwo jest na naprawdę bardzo niskim poziomie estetycznym. Nikt tak naprawdę architektury nie analizuje, nie śledzi takiej prawdziwej architektury, czegoś, co można by nazwać architekturą. Powstaje naprawdę bardzo mało i przykro mi to stwierdzić, architektów i architektury się nie szanuje. Tak więc, no tak po prostu jest. Taki jest fakt. To ja nie muszę tutaj moich frustracji specjalnie wylewać. Nie wiem, być może się mylę, to proszę bardzo, niech ktoś ze mną popolemizuje, ale wydaje mi się, że tak jest. Tak więc, co bym polecił osobie, która szuka kariery? Poszukałbym kariery na
zupełnie innych polach, w zupełnie innej dziedzinie działalności, w innej twórczości, a nie w architekturze.